tutaj do Warszawy z Ciechanowa. Pozdrawiam serdecznie moje miasto. Nie miałam nic poza marzeniami i poza wielką odwagą, żeby je spełniać. I wtedy moja mama mi powiedziała: córeczko, im będziesz chciała być lepsza, tym bardziej będą ciągnąć się za spódnicę do tyłu. Ale ja nie chciałam być coraz gorsza, więc zmieniłam spódnicę na zbroję i noszę ją do dziś. Dziękuję ci, mamo. Może... Jesteśmy już w głowie. Może gdyby stały za mną jakieś wielkie pieniądze, konekcje, nie wiem, znajomości, oszczędzono by mi tej permanentnej krytyki. Natomiast no, bogaty tata nie sypnął groszem, za to sprzedał sobie ostatni pokój, żeby kupić mi fortepian, żeby mogła skończyć szkołę muzyczną. Dziękuję ci, tato. Dlatego kocham moją rodzinę, uczę też tego moich fanów, że rodzina jest najważniejsza. Zawsze będę jej bronić, nawet za cenę pana w telewizji. Tak, ja też wiem, to jest cenzura od lat. Nie było łatwo. Nie było łatwo, zawsze musiałam walczyć z różnymi stereotypami, które mi narzucano. Z różnymi szufladkami, które próbowano mnie włożyć. Słuchajcie, musiałam zdać test mensy, pogadać ze 156 kg, żeby przestali pisać, że jestem głupią blondynką. No ale dobra. Potem musiałam wybrać pierwszego słowika publiczności na festiwalu w Sopocie, żeby w końcu ktoś zauważył, że jednak umiem śpiewać. Kiedy zagrałam ponad 1000 koncertów, wygrałam większość festiwali. Zaśpiewałam na wszystkich największych scenach, m.in. na Łęby i Arena. Też ciężko było podważyć miłość moich fanów do mnie. Ale za to z łatwością przypięto mi łapkę z panelistką. To jest bardzo ciekawa historia, już jesteś prawie pod koniec, słuchajcie. Ja nie wiem, może mam zupełnie inne pojęcie skandalicznego zachowania, ale mówienie prawdy, nieuginanie karku, kiedy ktoś nas atakuje, przede wszystkim spontaniczne zachowanie, raczej jest skandaliczne. Jestem symbolem zdrowego, sportowego trybu życia. Każdy, kto mnie zna, wie, że jestem lojalnym i honorowym przyjacielem. Na swój sukces zapracowałam sama. Na każdy grosz zapracowałam sama. Nic nie dostałam za darmo. Dlatego tym chętniej pomagam wszystkim, jak tylko mogę i zawsze pomagam potrzebującym i będę pomagać, nie afiszując się z tym. Czy jestem skandalistką? Nie. Ja też tak uważam, że nie. Wręcz przeciwnie. Piękne jest to, że doceniam mój talent. Mój wielki idol, ikona muzyki światowej, Slash, który już po raz drugi zaprasza mnie na wspólną scenę, tym razem przed koncertem Guns N' Roses. A wiecie, co jest smutne? Że kolejny sukces rodzi kolejne drobne emocje, i to na mojej matczynym rynku, na rynku, w którym się wychowałam. W latach transformacji w Polsce, gdzie wszystko ma się zmieniać na lepsze, język nienawiści rośnie w siłę w naszej branży. Dziennikarz z Pudaka kiedyś mi powiedział, o to jest dobre, że był na imprezie u innego na parapetówce i wisiał mu wielki plakat na ścianie. I on zaskoczony się pyta i dostaje odpowiedź, no co, publikacje na jej temat, znaczy dołożyły się do tej kawalerki, więc jakby szacunek za to. Kochani, szanujmy się nie tylko na plakatach, szanujmy się tutaj wszyscy razem, nie tylko uśmiechając się teraz na imprezie, tylko zawsze i wszędzie. Hejt równa się słabość. Hejtem dajemy też tragiczny przykład innym i przyzwolenie na eskalację, przed którą artyści i my, artyści, nie możemy się bronić, nie mamy do tego narzędzi. Apeluję do was, drodzy koledzy i koleżanki, wspierajmy się. Wspierajmy się, jak tylko możemy. Nie wiem, czy wiecie, ale... oczywiście to jest podpucha, powiecie, ale wróciłam z Kan. Dziękuję, że pan jest obok mnie. Kocham postawę. Pewna dziennikarka za bramkami czerwonego dywanu w Cannes nagrywała moją dezorientację. Ja byłam pierwszy raz w tej nowej roli. Czy to jest grzech się uczyć? Pierwszy raz w czterech zaproszeń na premierę, które gościłam jako producentka. Wysłała ten film jako donos do Polski, uważając za największy sukces swojej delegacji z Cannes. Czy wygenerowanie skandalu na najniższym poziomie, tam gdzie go nie ma, jest premedytacją przy inaczeniu faktów, bo się przed swoją koleżankę to była niepoczna koleżanka, to jest zgodne? Czy tak robi Polka Polce? Czy tak robi kobieta kobiecie? Na szczęście na rynku, proszę państwa, jest też gros fantastyczny i przyjazny ludzi mediów. Daleko jest od profesjonalnego myślenia. Jest teraz też więcej coraz nowych twarzy, młodych. Patrzą globalnie, nie mają w sobie zawiści, zazdrości. I to właśnie im, wam, drodzy kochani, chciałabym zadedykować tę nagrodę. Dziennikarzom, którzy za etykę, za prawdę, za empatię i za wiele lat profesjonalistów wierzę w was, kochani,
i życzę sobie i wam właśnie, żebyśmy mogli stworzyć konglomerat i symbiotę, w której będziemy się wspierać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tylko tak możemy stać się przykładem, podobnie jak inne kraje na mapie, muszą biznesu jako prężnie rozwijający się profesjonalny rynek. Zdrowa konkurencja, fair play. Nauczmy się obiektywnie doceniać starania kolegów i cieszyć się z ich sukcesów. Cieszmy się ze swoich sukcesów, kochani. Tylko ludzie sukcesu wiedzą, że nie ma hejtu. Jesteśmy wtedy sfokusowani na to, żeby spełniać swoje pasje. Nie mamy czasu na hejt. Dlatego dla każdego powinno być miejsce. Tak wielu jest odbiorców i najlepszym cenzorem są widzowie. Dobra, może brzmi to mało realnie. Ale po moje kolejne marzenie. Ja nie składam broni, jeszcze dopiero rozkręcam. Jestem po 30 jako pani producent i muzyczna, i filmowa, niedługo pragnę dać artystom szczęście i radość tworzenia. A młodym, którzy teraz debiutują, ma pani ważne, bardzo ważne przesłanie. Nie poddawajcie się tak jak ja się posłuchi i nie poddawałam. Spełniajcie marzenia tak jak ja spełniałam swoje. I najważniejsze, nie inni, a wy jesteście granicą swojej możliwości. Przekraczajcie ją. Dziękuję. Bardzo dziękuję.